Czy prawa i Sprawiedliwość włoży się na budżecie, brzydko mówiąc, włoży się na budżecie, czyli zakończy tak naprawdę panowanie w ciągu połowy swojej kadencji, tak? Czyli praktycznie w 2021 roku, tak to mówi jasnowidz Jaskowski. Dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, jeśli chodzi właśnie o budżet państwa. Czy to budżet państwa doprowadzi do tego, że upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pamiętam doskonale wizję przepowiedni Jasnowidza kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy to kilka lat temu, tak, bo teraz już praktycznie drugą kadencję rządzi PiS, ale tą pierwszą kadencję, kiedy przed tymi wyborami, to wtedy Jasnowidz mówił, że wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość i że Prawo i Sprawiedliwość widzi, że praktycznie zrealizuje dużo programów społecznych w krótkim czasie. Mniej więcej tutaj nie cytuję dokładnie słów Jasnowidza tylko, że dużo programów Społecznych, tak? I to jakby dziwiło, właśnie jasno widza, że prawo i sprawiedliwość chce się wypstrykać tych wszystkich programów społecznych. No, właśnie, czy ceną tak naprawdę za te programy społeczne będzie ogromny deficyt, problem z budżetem państwa? Co od razu powiedzieć, że ja nie jestem ekonomistą, tak? Jeżeli tutaj zaraz pojawią się zdania ekonomistów, no nie, mamy wpływy i tak dalej, tak, wszystko jest ok i tak dalej, no to super, tak. Jeżeli wszystko jest ok z budżetem, no to tylko po prostu pogratulować. Natomiast zobaczmy sobie na wiele tak naprawdę dziwnych tutaj no, faktów tak po pierwsze 2021 roku Polska będzie płatnikiem netto jeśli chodzi o Unię Europejską a więc będziemy wpłacać do Unii Europejskiej do kasy więcej niż dostaniemy no praktycznie będziemy nie dostawać to jest bardzo niekorzystne Kolejna sprawa to jest praktycznie to, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście wypstrykało się z tych wszystkich obietnic społecznych. To było coś tam na, na takiej zasadzie, tak? Jakbyście, nie wiem, byli politykami, my teraz wygracie wybory, rozpisujecie sobie 10 grup społecznych: nauczyciele, mundurowi, lekarze, renciści, emeryci, tak? tutaj nie wiem, osoby pracujące 26 roku życia, dzieci i każdy z grup, ty chcesz po prostu, chcecie to, każdą z tych grup społecznych zadowolić, żeby oni później na was zagłosowali w następnych. Praktycznie w wyborach tutaj do parlamentu, ale czy rzeczywiście, praktycznie, to obietnice społeczne one będą mieć pokrycie, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego? Już się pojawiły takie głosy, tak, chociażby tutaj, osób, które pracowały, a zrezygnowały z Ministerstwa Finansów, że no może być problem, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego, tak? I tutaj rzeczywiście może być problem, jeśli chodzi o najbliższe praktycznie lata, bo to jest prosta rzecz. Praktycznie, PiS być może tutaj, jakby przedobrzył, tak, w sensie takim, że za dużo zrealizował programów społecznych, nie patrząc tak naprawdę na wpływy, jakie będą z budżetu. Krótko mówiąc, to jest najbardziej, to jest najprostsza metafora, jeśli chodzi właśnie o rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jest sytuacja, gdy, kiedy młode małżeństwo bierze praktycznie kredyt i od razu buduje dom, tak, od razu praktycznie nie patrzy na mieszkanie, zamiast kupić sobie jakąś kawalekę, zacząć po prostu skromnie remontować własnym, tutaj tak, własnymi siłami, od razu chcą po prostu mieć dom, tak, wielkie Dom z basenem, praktycznie biorą kredyt, potem nie zakładają, że kobieta zajdzie w ciążę, potem chcą mieć samochód, potem chcą żyć po prostu na odpowiednim poziomie, jedno z nich straci pracę, no i też mogą być problemy później zdrowotne. I tak samo tutaj sytuacja jest właśnie, jeśli chodzi o prawo-sprawiedliwość. Tak, prawo-sprawiedliwość zrealizowało mnóstwo programów społecznych, jakby tutaj chwaliło się tym, że będzie prowadziło wojnę praktycznie z mafią vat ale się okazuje, że te wpływy jeśli chodzi o mafię vat no nie są wcale takie po prostu duże do budżetu państwa polskiego, tak, budżet już tyle nie straci praktycznie, jeśli chodzi o tą wojnę z mafiami VAT-owskimi, więc można powiedzieć, że no, my tak naprawdę nie do końca, tak, no bo tutaj jakby wszyscy myśleli, że jeżeli tutaj zlikwidują tą mafię vat tak, w sensie po prostu ten proceder wywodzenia tej pieniędzy, no to będzie dużo pieniędzy w kasie i to pokryje przez wszystkie praktycznie programy społeczne, ale tych programów społecznych jest tak dużo, że ta praktycznie ta kwestia z tymi vat nawet na to nie pomoże, tak, praktycznie na to nie pomoże, a wpływy do budżetu wcale nie będą większe, tylko będą po prostu mniejsze, tak no i to może się okazać, że będzie katastrofa dla polskiego budżetu i w konsekwencji przez to może Prawo i Sprawiedliwość w przyszłości przegrać tak, praktycznie może po prostu przegrać problem jest tego, tego typu, tak Oczywiście te programy społeczne, na pewno są niektóre bardzo dobre, tak? Tylko problem jest tego typu, że jakby prawo i Sprawiedliwość nie robi tego systematycznie, tak? A to znaczy, każdy z nas ma to jakieś gospodarstwo domowe, tak, z żoną po prostu i tak dalej prowadzimy, czy tam tutaj w jakimś konkubinacie i tak dalej. No i każdy zakłada sobie, a w tym roku wymienimy samochód, tak, a w tym roku zrobimy jakiś remont. I każdy zakłada sobie to coś po prostu w przestrzeni kilku lat. No, chyba, że ktoś ma takie dobre dochody, że może sobie wszystko, tak, w jednym roku sobie wszystko zrealizuje, no to jest fajna sprawa. Natomiast właśnie tutaj to, to samo zrobiło państwo polskie, tak? Zrealizowało praktycznie jakby w tym jednym roku, tylko tutaj było akurat w jednej kadencji wszystkie te programy społeczne, i to może był po prostu problem, tak? Może należałoby zrobić, zrobić jeden program społeczny, zobaczyć, jak to będzie wyglądało w budżecie na przyszłym roku, potem w przyszłym roku zrobić kolejny praktycznie program społeczny i to systematycznie realizować, patrzeć też po prostu, jakie są wpływy do budżetu, a nie zrobić wszystkie praktycznie wpływy na raz, a później chwytać się za głowę i tak, i skąd my praktycznie będziemy za to, na, na to praktycznie. Pieniądze, tak. No jak na razie tutaj PiS mówi, że wszystko jest super, tak, że budżet jest ok. Ja też przedstawiam takie informacje, że na przykład tu Ministerstwo Finansów wydało tutaj, tak, obligacje, jeśli chodzi o skarb państwa, tak. No tutaj praktycznie na półtorej miliarda euro. Co prawda, one są tam na ujemnym praktycznie oprocentowaniu, tak. Tam minus zero, jakieś tam drobne, ale tutaj jest kwestia tak naprawdę przewalutowania, bo one były w euro, a my mamy, mamy budżet praktycznie w złotówkach i może się okazać, że praktycznie. Ta, to przewalutowanie z euro na złotówki może być takim gwoździem do trumny, tak, bo to się okaże, że po prostu ten, te, ta pożyczka później będzie bardzo droga do spłaty, tak, tak na przykład tu mają ludzie pożyczki praktycznie w frankach szwajcarskich, tak? gdzie praktycznie wzrost tego franka spowodował, że czasami ta rata wzrosła o 100%, tak, swego czasu tak było przecież, no właśnie. I to jest kwestia jakby, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego, że to powinno być robione systematycznie, krok po kroku, a ono, zrobione to zostało praktycznie wszystko w krótkim czasie. Tak, i teraz to może się praktycznie wszystko odbić szkawką, i w konsekwencji właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości może upaść zgodnie z tą wizją przepowiednią Jackowskiego, Tak, o tym, że rząd będzie rządził praktycznie do 2021 roku, a więc do połowy swojej kadencji, bo został wybrany w 2019 roku. Oczywiście to mogą być też inne tak naprawdę czynniki, tak, które mogą na to wpłynąć. Może to być ta reforma sądownictwa, że ludzie wyjdą praktycznie na ulicę. Może to być spór Polski z Unią Europejską. O tym też przecież Jasnowi Zeckowski mówił, że Polska będzie miała spór z Unią Europejską. Natomiast no, na pewno tutaj przerażające jest to, co się może dziać z budżetem państwa polskiego, tak. Jak zobaczy się te wszystkie praktycznie, tak, elementy, zbierze się w całość. To, że będziemy wpłacać do Unii Europejskiej więcej praktycznie pieniędzy, tak. To, że te programy społeczne Praktycznie będą wymagały tego obciążenia jakby ze strony budżetu, tak? To też nie jest do końca tak, bo jakby rządzący zakładają, że ale my damy 500+, tak, i to wróci praktycznie do budżetu w sposób pośredni poprzez podatki, poprzez po, praktycznie podatki, no ale problem jest tego typu, że dużo praktycznie tych firm dużych tutaj ma swoje oddziały w Polsce, tak, oczywiście płacą podatki, natomiast one nie są takie duże jak w, w tych po prostu krajach macierzyńskich, tak, macierzystych praktycznie, gdzie te firmy są zarejestrowane, więc no to nie jest tak do w przeliczeniu, że jak 500+, zostanie tak przekazane rodzinie, to od razu to w Praktycznie tam 20% z tej kwoty wróci do budżetu państwa polskiego, tak? Także to tak nie do końca praktycznie wygląda to są bardzo optymistyczne założenia, tak, no i też takie założenie, że musimy ratować tutaj tę demografię, zresztą to, co przedstawiałem na swoim kanale, taki filmik na temat tego, że przecież będzie nas coraz mniej, tak, że w 2100 roku to nawet może być po prostu 15 milionów Polaków, no i to, to nie jest takie proste, że damy 500 plus i nagle dzietność się zwiększy, tak, no bo to jest wiele czynników, praca, stabilność, mieszkanie i tak dalej, tak, jeżeli na przykład problemy są potężne z mieszkaniami, kredyty są drogie przecież, tak, Człowiek biorąc nawet najpodstawową kawalerkę czy dwupokojowe mieszkanie, na 30 lat musi praktycznie spłacić drugą wartość tego mieszkania. Także pytanie jest takie, czy rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości włoży się na budżecie, no brzydko mówiąc tak, mówiąc kolokwialnie, tak, czy to nie będzie gwóźdź do trumny, tak, te praktycznie programy społeczne, bo pamiętajmy, że te programy społeczne, one będą z roku na rok będą coraz więcej kosztować, tak, dzieci będzie się rodzić więcej, teoretycznie powinno się wyrodzić praktycznie więcej, albo ludzie będą przyjeżdżać praktycznie z Wielkiej Brytanii do Polski, co już część, część tu praktycznie ludzi robi. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to rzeczywiście, rzeczywiście tutaj to społeczeństwo będzie się starzeć. No i pytanie. Jest takie, tak, czy rzeczywiście budżet udźwignie, tak? A jeśli chodzi o tą lukę, tak, VAT-owską, no to można to byłoby praktycznie zasypać te wydatki, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego, ale czy rzeczywiście to wystarczy, tak? Oczywiście, te firmy, tak, które tam wyłudzają ten VAT, jak to się słyszy, po prostu te informacje to są przerażające sumy, tak? Jak tam się słyszy, że praktycznie to są setki milionów złotych czy miliardy, grupa 3-4, praktycznie firmy potrafiły praktycznie tyle pieniędzy wyłudzić, no to jest przerażająca sprawa. Natomiast z drugiej strony, czy to wszystko praktycznie pokryje, tak, jeśli chodzi o wydatki państwa polskiego, bo zobaczmy sobie, że my na przykład nie jesteśmy jakąś potęgą, w sensie nie mamy ropy naftowej, tak, że nie będzie tak, że podniesiemy ropę naftową i nasi dostawcy, którzy kupują od nas na całym świecie, zapłacą więcej za baryłkę i w tym samym zrealizujemy programy społeczne, tak. My mamy to, co praktycznie wytworzymy i to jest największy problem, tak, głównie nasza gospodarka oparta jest o usługi i to jest jakby właśnie najbardziej przerażające. Bo gdybyśmy byli tutaj takim kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie byśmy mieli po praktycznie złoża, no moglibyśmy zawsze po prostu powiedzieć, tak że podniesiemy baryłka, bo zwiększymy wydobycie ropy naftowej i będą większe wpływy do budżetu. A u nas w Polsce tak wcale po prostu nie jest kolorowo, tak to nie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.